Dominika Morys, witam bardzo serdecznie i zapraszam na magazyn Futsal Ekstraklasy. 12. kolejkę rozpoczęło starcie Gatty Active ze Słonecznym Stokiem. Beniaminek z Białego Stoku przyjechał do Zduńskiej Woli z zamiarem sprawienia niespodzianki, a kocury pewnie miały jeszcze w pamięci pojedynek z pierwszej rundy, kiedy niespodziewanie straciły na Podlasiu punkty. Z przytupem rundę rewanżową Futsal Ekstraklasy rozpoczęli zawodnicy Gatty. Zduńsko-Wolanie już po 7 minutach gry prowadzili ze Słonecznym Stokiem 5-1, a to był dopiero początek strzeleckiej kanonady. Już w 21 sekundzie wynik otworzył po indywidualnej akcji Daniel Krawczyk. Chwilę później popularny krawiec w taki sposób uszył gola numer 2. Na to trafienie odpowiedział Kamil Jackiewicz, wygrywając pojedynek z golkiperem. W 5 minucie hat-tricka ze stoickim spokojem skompletował Krawczyk. 9 sekund później na 4-1 podwyższył po błędzie białostockiej defensywy Michał Marciniak. Kiedy w 7 minucie do siatki trafił Igor Sybalczyk, wydawało się, że jest już po meczu. Moks poderwał do walki uderzeniem z ostrego kąta Witalii Lisniczenko. W 15 minucie gola na 3-5 zapisał na swoim koncie Marcin Firańczyk, wykorzystując błąd Marcina Stanisławskiego. Jednak Błyskawicz nie odpowiedział na to trafienie niezawodny Marciniak. W 20 minucie wysokie prowadzenie Gatty podwyższył na 7-3 Michał Szymczak, wykorzystując precyzyjne podanie Krawczyka. Szybko po zmianie stron dwa kolejne trafienia dołożyli miejscowi. Najpierw Igor Sobalczyk atomowym uderzeniem zaskoczył Norberta Jędruczka. A po chwili swojego czwartego gola w tym meczu zdobył Krawczyk. W 29 minucie nieco życia w poczynanie ofensywne Słonecznych tknął Jackiewicz. Jednak Marciniak potrzebował zaledwie 47 sekund, żeby dwukrotnie umieścić futsalówkę w siatce. W 31 minucie piątą bramkę dla Moksu zdobył Firańczyk. Później do głosu znowu doszedł wicemistrz Polski. W taki sposób hat-tricka ustrzelił Sobalczyk. Nie minęło 30 sekund, a kocury ponownie rozmontowały defensywę rywala, a formalności dopełnił Szymczak. W 37 minucie bramka na 14-5 zdobył po samotnym rajdzie Mariusz Milewski. Gościem na otarcie łez pozostało trafienie Jędruczka, który pewnie wykonał rzut karny. Kompletna deklasacja z strony Gatty. My na ile mogliśmy się przedstawiliśmy dzisiaj, na ile mieliśmy siły i umiejętności. No, chyba Gatta strasznie była podrażniona tym remisem u nas. Cieszy skuteczność naszych najskuteczniejszych zawodników. No ale tak jak mówię, no to są trzy punkty. Za tydzień mamy bardzo trudny pojedynek. To będzie taki dla nas trochę prestiżowy też mecz. Znamy się tam z chłopakami z Torunia i taki mecz o kto więcej meczów zagrał u siebie w tych playoffach. Football Club Toruń podejmował na własnym parkiecie Uniwersytet Śląski. Akademicy z Katowic od końca października nie wygrali meczu w futsal ekstraklasie. Pomarańczowo-czarni chcieli podtrzymać zwycięską passę i zbliżyć się w tabeli do Gatty. Obydwa zespoły przystąpiły do tego spotkania wzmocnione. Do ekipy FC Toruń dołączył Mateusz Cymana, do AZS-u chociażby Kamil Lasik i Konrad Podobiński. Prawdziwe wejście Smoka w nowym klubie zanotował były zawodnik Uniwersytetu Gdańskiego. W 6 minucie gospodarze wyszli z kontratakiem, który płaskim uderzeniem wykończył Cyman. Podopieczni Pawła Machury dążyli do wyrównania, ale ich akcją brakowało najczęściej wykończenia, pojedyncze strzały z dystansu mijały cel lub padały łupem bramkarza. Co więcej, w 16 minucie podwójkowej akcji Marcina Mikołajewicza i Tomasza Kryzela do siatki trafił ten pierwszy.
Tuż przed przerwą piłkę stracił Podobiński, a Mikołaj Wic strzałem z lewej flanki nie dał szans Mateuszowi Bednarczykowi. Drugi odsłonie kibice na pierwszego gola czekali do 28 minuty. Marcin Mrówczyński strzelił piłkę w pole karne, a tam Krzysztof Salis zaskoczył Kamila Lasika. W 30 minucie nadzieję w serca katowiczan wlał jeszcze Daniel Wojtyna, popisując się ładnym uderzeniem z dystansu. W 36 minucie przyjezdni jeszcze raz dobrze wykorzystali okres gry z lotnym golkipera, a z bliska trafił do bramki Kamil Musiał. Katowiczanie do samego końca atakowali, ale Nicolae Nago za każdym razem był na posterunku. Cieszymy się oczywiście ze zwycięstwa, ale bramki, które straciliśmy, to po elementach, do których byliśmy przygotowani, to jest rzeczywiście bolesne, tak? Że wiedzieliśmy, że gdzieś najwięcej zagrożenia będzie z tego centrum boiska w przewadze. Właściwie pierwszy strzał od razu bezpośrednia bramka, druga po dobitce. Wejście no wymarzone, lepiej z tego nie mogłem po prostu wyobrazić. Jeżeli chodzi o atmosferę, no to się bardzo dobrze tutaj czuję, bardzo miło zostałem przyjęty i uważam, że najwyższe, że wygrała drużyna. Straciliśmy bramki ewidentnie z kontry, gdzie uczulałem moich zawodników. Nie mieliśmy tak grać, mieliśmy pilnować tego, żeby właśnie zawodnicy Torunia nie wychodzili z kontrą. Tracimy bramkę na 1-0, to zmieniamy naszą taktykę, próbujemy na siłę gonić wynik, dostajemy bramkę drugą, trzecią, no i później już wynik trzeba odrabiać 3-0, a nie 1-0. Czerwone Smoki po słabszym początku sezonu zaczynają łapać właściwy rytm. W 12 kolejce Pniewianie podejmowali przed własną publicznością Pogoń 04 Szczecin. Czy portowcom udało się zdobyć punkty na gorącym terenie? Włodarze Red Dragons również postanowili zapolować w przerwie świąteczno-noworocznej na zawodników Lex Kancelarii. Do Pniew trafili ostatecznie Roman Wachuła oraz reprezentant Polski Dominik Solecki. Od samego początku ton rywalizacji nadawali miejscowi, ale razili nieskutecznością. W pierwszych minutach rzutu karnego nie wykorzystał Adrian Skrzypek. Chwilę później Mateusz Kostecki przegrał pojedynek z Danielem Szklarzem. Trochę zimnej krwi zabrakło również Oskarowi Stankowiakowi. Gospodarzy mógł skarcić Oktawian Solecki, ale doskonale interweniował Jakub Budych. Wynik otworzył w 12 minucie po składnej akcji Skrzypek na raty, pokonując golkipera. W 20 minucie gola do szatni zdobył Dominik Solecki, a sportowców wyraźnie uszło powietrze. Po przerwie Smoki nadal atakowały. W 27 minucie Piotr Błaszyk nie miał problemów z pisaniem się do protokołu. W 30 minucie błąd w rozegraniu piłki popełnili portowcy, a Kostecki wzorowo wykończył kontratak i było 4-0. Po drugiej stronie parkietu swoją szansę miał Daniel Maćkiewicz. Wynik na 5-0 dla Red Dragons ustalił płaskim strzałem z 10 metrów Błaszyk. Zwycięstwo mogło być jeszcze bardziej okazałe, ale Wachuła przegrał wojnę na rynku ze Szklarzem. Fajnie rozpoczynamy rok zwycięstwem u siebie, z trudnym rywalem, niewygodnym rywalem, jakim jest Pogoń 04 i wiedzieliśmy, że to nie będzie łatwe spotkanie. Debiut w Pniewach, cieszę się, że tak udany. No szkoda, że z chłopakami z Pogoni, bo wiadomo, blisko mi też do Szczecina. Zabrakło nam konsekwencji. Ten mecz mógł potoczyć się różnie, ponieważ w pierwszej połowie mieliśmy swoje sytuacje. Gdybyśmy je wykorzystali, mogłoby być tak, żebyśmy prowadzili 2-0. To było jedno z najciekawszych spotkań 12 kolejki. Rekord Bielsko-Biała w ligowym klasyku zagrał u siebie ze wzmocnionym Klireksem Chorzów. Podopieczni Mirosława Miozgi jechali do Cygańskiego Lasu z zamiarem sprawienia niespodzianki. Ligowy klasyk nie zawiódł oczekiwań kibiców. Padło aż 9 goli, emocje sięgały momentami Zenitu. Początek meczu to walka cios za cios. Gorąco było pod obiema bramkami, a sporo pracy mieli golkiperzy. Rezultat otworzył w 12 minucie Maciej Mizgajski, popisując się atomowym uderzeniem z rzutu wolnego.
Gospodarze dwoili się i troili, żeby odrobić straty, ale początkowo nie potrafili znaleźć sposobu na pokonanie Rafała Krzyśki. W 16 minucie blisko szczęścia był Łukasz Biel, ale futsalówka po jego uderzeniu opieczętowała słupek. Krótko przed przerwą Bielszczanie dopili jednak swego. Kombinacyjnie rozegrali aut, błąd w kryciu popełnił Mikołaj Zostawnik, a Paweł Budniak dopełnił formalności. Po zmianie stron Chorzowianie zdecydowanie natarli na bramkę rekordu, ale klasą dla samego siebie był Bartłomiej Nawrat. W 24 minucie miejscowi przeprowadzili składny kontratak. Michał Seidler zagrał piłkę głową do Biela, który nie zmarnował 100% okazji. Nie minęło 60 sekund, a koszmarny błąd przydarzył się Nawratowi, który sprezentował gola Robertowi Gładczakowi. Na 25 minucie, pomimo ofiarnej interwencji bramkarza i obrońcy, ponownie trafił do siatki Biel. Kilka chwil później Sebastian Leszczak odpalił petardę z dystansu, ale trafił w poprzeczkę. W 35 minucie Bielsku znowu był remis, a najwięcej zimnej krwi w zamieszaniu podbramkowym zachował Władimir Iwanow. W 37 minucie Chorzowianie źle rozegrali rzut wolny, a gospodarze wyszli z zabójczym kontratakiem, który sfinalizował Oleksandr Bondar. Gra z lotnym golkiperem na nic się zdała, bo naciskany Bizgajski skierował piłkę do własnej bramki. Ostatnie słowo należało do Seidlera, który w taki sposób zdobył swojego 18 gola w tym sezonie. Na pewno parę rzeczy trzeba poprawić, ale uważam i tempo gry, i jakość gry, i mecz dla kibiców był bardzo, bardzo dobry. Był to dla nas ciężki mecz. Nie chcieliśmy powtórki z ubiegłego sezonu, co z zespołem FC Toruń. Też w pierwszym spotkaniu rundy wiosennej zremisowaliśmy 3-3 i później była to dla nas bardzo ciężka runda. 4-3, wiadomo, później takie nasze błędy, które nie powinny się zdarzyć, spowodowały to, że wynik jest taki, jaki jest. Zasłużyliśmy tutaj na co najmniej punkt w przebiegu meczu. Straciliśmy kuriozalną bramkę na 4-3. No później dwie do pustej, zrobiło się 6-3. No nie mieliśmy czego bronić, chcieliśmy tu mocno wygrać. Piast nie rezygnuje z walki o pierwszą trójkę. W niedzielę Gliwiczanie podejmowali na własnym parkiecie Uniwersytet Gdański, który w tym sezonie walczy o uniknięcie spadku do pierwszej ligi. Ciekawe spotkanie zobaczyli kibice w Gliwicach. Skazywany na pożarcie Uniwersytet Gdański napsuł sporo krwi Piastowi, który do samego końca musiał drżeć o wynik. Zaczęło się planowo, bo już w drugiej minucie Przemysław Dawudzki uderzył mocno z lewego skrzydła, a Kacper Sasiak skapitulował. Po chwili powinno być 2-0, ale Marcinczek fatalnie spudłował. To zemściło się po tej składnej akcji akademików. Mateusz Weserling wypatrzył na skrzydle Wojciecha Pawickiego, który doprowadził do wyrównania. Gospodarze zaatakowali, jednak szczęście nie dopisywało tego dnia Czechowi. Dobrą okazję zmarnował po przeciwległej stronie Michał Horbacz. Na 12 minucie Sasiak zbyt daleko zapędził się na połowę rywala. Miejscowi przeprowadzili kontratak, po którym futsalówkę posłał do siatki Michał Grecz. Jeszcze przed przerwą gola wyrównującego zdobył Weserling. Po przerwie obydwa zespoły miały swoje szanse, ale brakowało skuteczności, a czasem futsalowego wyrachowania. Tego nie zabrakło w 28 minucie Dawudzkiemu, który po profesorsku trafił do siatki. AZS do samego końca walczyło przynajmniej punkt, ale Michał Widuch nie dał się już zaskoczyć. Zespół z Gdańska dzisiaj zagrał, myślę, że tak bardzo, bardzo na luzie i było to widać w ich grze, że oni nie mieli nic do stracenia. Dzisiaj zagrali taki otwarty futsal. To był dobry mecz z naszej strony, bo
mała ilość straconych bramek, troszeczkę ta pierwsza czy druga bramka nie powinny mieć miejsca, oczywiście trzecia, Przemek zachował się, klasowy pivot. Spójrzmy na komplet wyników i tabelę Futsal Ekstraklasy. Na dzisiaj to już wszystko. Ja dziękuję bardzo za uwagę i do zobaczenia już za tydzień w kolejnym magazynie Futsal Ekstraklasy.